31 stycznia zeszłego roku Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wstrzymał działalność Loveco, nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Niestety składowisko w dalszym ciągu działało i nadal działa. Dlatego 6 kwietnia zeszłego roku marszałek województwa mazowieckiego wszczął postępowanie administracyjne właśnie w celu jak najszybszego cofnięcia decyzji starosty płockiego, który wydawał tę decyzję. Jednak aby móc podjąć ostateczną decyzję, Urząd Marszałkowski potrzebuje wyników kontroli przeprowadzonej przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Niestety kontrola ta, z tego co wiemy, ciągle jest prowadzona i do tej pory jej wyniki nie trafiły do Urzędu Marszałkowskiego.